Do redakcji Dzień Dobry TVN dołączyła niedawno Agnieszka Woźniak-Starak. Czy ty jakoś obserwujesz teraz, jak sobie radzi? Czy miałeś okazję się zobaczyć, spotkać? Nie miałyśmy okazji się zobaczyć, bo to było po prostu wielkie tajemnice utrzymywane. My naprawdę wewnętrznie też nie wiedzieliśmy, że to będzie. Myśleliśmy się, że to będzie Agnieszka akurat, nie? Bo mi się przynajmniej wydawało, że to jest naturalne miejsce dla niej. I wiedziałam, że to też jest jedno z jej marzeń. I też kibicowałam temu. Wydawało mi się, że to jest jakaś taka sprawiedliwość społeczna, że ona po prostu na to zasługuje i ma do tego kompetencje i że ona powinna to dostać. Szczególnie, że widziałaś, jak świetną jest dziennikarką w Big Brotherze. Wymieniłyście się jakimiś wiadomościami? Tak. Absolutnie tak, ja cały czas wysyłałam do niej, że trzymam kciuki, że może to jest ona, a potem jak się dowiedziałam, to się bardzo ucieszyłam. Natomiast kompletnie nie przypuszczałam, że to będzie duet kobiecy i kompletnie nie przypuszczałam, że będzie z Ewą wszystko. Ale jak obejrzałam, to wydawało mi się, że jestem jakiś women power, że pewnie bardziej bym Agnieszkę widziała u boku mężczyzny, bo ona po prostu jest dla mnie taką, no, taką esencją kobiecości, więc wydaje mi się, że taki wątek, który widzowie bardzo lubią też takiego, a czy oni są razem, a czy nie są razem, a on jej powiedział tamto, a ona mu odpowiedziała, jak Agnieszka, która jest taką też mistrzynią ciętej riposty. Oj, myślę, tak, że to byłoby ciekawe obserwowanie, taką kobieco-męską sytuację, ale wiesz, ja ufam naszemu dyrektorowi, jak on zdecydował, że tak jest, to na pewno to jest najlepszy możliwy duet. No, zresztą Ewa Drzyzga, wiesz, no, wielka osobowość telewizyjna i też jej się należało to bardzo. Ten miks chyba odkrył u każdej z pani takie cechy, których może my jeszcze nie znaliśmy u niej, więc to też jest fajne. A czy wy szukacie jeszcze nowej pary prowadzących? Czy możemy się takich niespodzianek spodziewać? Wiesz co, ja bym nie chciała, żebyśmy szukali, dlatego że nie wyobrażam sobie, że będzie nas jeszcze więcej, bo już wtedy chyba będziemy na ekranie dwa razy w miesiącu. A też nie chciałabym, żeby ktoś odszedł, więc mam nadzieję, że w tym komplecie będziemy się spotykać w przyszłym roku, a może przez jeszcze kolejne lata. Ale tego naprawdę nikt nie wie. I nikt nie wie, czy to będziesz ty, czy to będzie ktoś inny. Myślę, że akurat telewizja jest jedną wielką niewiadomą. Trzeba mieć dużo pokory. Zawsze.